jadąc z prędkością 136 km na godzinę. Umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Sprawca wypadku usłyszał wyrok prawie 8 lat więzienia. Bo nieumyślnie spowodował wypadek. Według kwalifikacji przyjętej przez sąd dostał najwyższą z możliwych kar. Na pewno nie możemy powiedzieć, że wyrok nie jest surowy. Niemniej jednak w tej sprawie chodziło moim klientom o znacznie więcej. Do wypadku doszło na pasach, w miejscu, gdzie można jechać maksymalnie 50 na godzinę. Mężczyzna, który zginął, w ostatniej chwili odepchnął żonę i wózek z 3-letnim synkiem. Oni przeżyli. Pędzącego samochodu, który go zabił, w ogóle nie powinno być na drodze. Ten pojazd w ogóle nie był dopuszczony do ruchu, bo był tak zmodyfikowany, że nie powinien w ogóle być na ulicy Sokratesa 2 lata temu. Prokuratura oskarżyła kierowcę pomarańczowego BMW o zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Gdyby sąd się do tego przychylił, maksymalna kara dla sprawcy mogłaby być prawie 2 razy wyższa niż orzeczona. My nie mamy do czynienia z zabójstwem, nawet przy przyjęciu, jak to uczynił prokurator, zamiaru ewentualnego. Natomiast mamy do czynienia z nieumyślnym przestępstwem wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Jesteśmy zawiedzeni tym wyrokiem. To wyrok nie zapadł jednogłośnie. Co podkreśla i sąd, i prokuratura, 2 z 3 ławników chciało kwalifikacji czynu takiej jak oskarżyciel. U nas nie ma takiego precedensu, nie ma takiej praktyki, ażeby sprawców wypadków drogowych traktować jako zabójców na drodze. Ale są kraje, na przykład Niemcy, gdzie w prawie funkcjonuje pojęcie zabójstwa drogowego, można za nie dostać nawet dożywocie. Nie mam tutaj pewności, czy podwyższenie maksymalnej kary, czy wydanie wyższego wyroku w tej sprawie sprawi, że inni ludzie będą jeździć wolniej. W tej sprawie moi klienci mają nieodparte wrażenie, że jednak sprawiedliwości nie stało się zadość. Prokuratura poczeka do pisemnego uzasadnienia wyroku. Wtedy podejmie decyzję, czy się od niego odwoła. Obrona skazanego, który od czasu wypadku jest w areszcie, też nie chciała o tym rozmawiać. Prawda jest taka, że oskarżony pozbawił życia człowieka. Jest bardzo możliwe, że za 2 lata wyjdzie na wolność, co dowodzi tego, że w Polsce najlepiej zabijać ludzi na pasach. Poza karą pozbawienia wolności sąd zabronił skazanemu prowadzenia pojazdów przez 15 lat i nawet jego dobre zachowanie nie będzie w stanie skrócić tego czasu. Dla wydarzeń Jacek Gasiński, Polsat News.